Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym zbudujemy sobie skład składający się z zawodników z Ligi Angielskiej, czyli z Barclays Premier League, i zacznijmy sobie od bramkarza. Tutaj wybieram sobie oczywiście Mignoleta. Mignolet kosztował 1900 końców, tak więc wiecie, nie jakoś dużo, on chyba teraz po więcej chodzi, jakoś udało mi się go w takiej cenie dobrej kupić akurat. Jeszcze poprzedzając, to będzie budowanie składu, to będzie ogólnie tylko sama jedenastka, żebyście nie myśleli, że będzie ławka rezerwowych. Oczywiście z ławką rezerwową także mógłbym zbudować, ale chciałem zbudować sobie samą jedenastkę i to będzie do około 31 tysięcy wartość tych zawodników i naprawdę zobaczycie, że bardzo dobrych zawodników udało mi się tutaj kupić. Okej, jako bramkarza mamy Mignoleta grającego w Liverpoolu. Kolejnie jest oczywiście Daniel Agger. Daniel Agger kosztował 1900, tak więc tutaj będzie doskonałe zgranie z Mignoletem. Kolejnie, no nie mogłem sobie wybaczyć, żeby nie kupić sobie Skritela, także środkowy obrońca. On kosztował 1100, tak więc widzicie, że ta trójka między sobą ma doskonałe zgranie. Kolejnie jest Jose Enriquez, naprawdę Jose Enriquez, bardzo dobry gościu. 3500 kosztował, tak więc troszkę droższy niż ci zawodnicy. Ale chodziło mi tutaj o zgranie obrońców, żeby było. Kolejnie mamy Johnsona. Johnson 85 tempa, mógłby być doskonałym napastnikiem. 4500. Jak widzicie, obrona tutaj jest składa się wraz z bramkarzem z samych zawodników z Liverpoolu i jest zielony zgranie. Okej, kolejnie mamy Davida Mosesa. David Moses 84 tempa, 75 ogółem, prawy pomocnik, kosztował 1100, wydaje mi się, że teraz troszkę droższy jest. No ale naprawdę bardzo dobry zawodnik, strzelił już chyba parę bramek. Trzy bramki strzelił w moim klubie, naprawdę ładnie pociągnie akcję, ale żeby nie było, ten skład nie będzie składał się jedynie z Liverpoolu, nie martwcie się. Okej, kolejnie mamy Sissoko. Sissoko 80 tempa, naprawdę strzela bramki bardzo ładne z kąta, który naprawdę nie jeden napastnik by nie trafił. 75 ogółem, 2500, strzelił u mnie 4 bramki, ale naprawdę mogę zawsze na niego liczyć. Kolejnie jest Fletcher. Fletcher 79 ogółem, 80 za 800 końców kupiony, 58 tempa, doskonale tutaj fajnie się zgrywa z Sissoko, fajnie grają. 58, wydaje mi się, że troszkę więcej powinien mieć, jest dość szybszy niż na 58. Dobra, kolejnie mamy Tarab też fajnie strzela, 19, poczekajcie, 4 bramki strzela, wydawało mi się, że troszkę więcej, 3100, ostatnio strzelił mi naprawdę bardzo ładną bramkę, naprawdę z daleka, powiem wam, skiwał zawodników, zszedł do środka i uderzył na bramkę i trafił, naprawdę to chyba w 90 minucie jakoś, tak więc naprawdę dziękowałem, że go sobie akurat wybrałem w dzisiejszym składzie, w składzie, w którym grałem tamten mecz. No i przechodząc do napadu. W napadzie nie będzie żadnego zaskoczenia. To jest oczywiście Darren Bent. Darren Bent zgrywa się z Taraptem, ponieważ obaj są z Fulham. Darren kosztował 700, tak więc nie jakoś dużo. Nie jest jakiś drogi, a jest naprawdę bardzo dobry. 80 tempa. Powiem wam, ile u mnie bramek strzelił. Strzelił u mnie 21 bramek, jest królem strzelców. Defo 81 ogółem, doskonały napastnik, 83 tempa, doskonale zgrywa się tutaj z Bentem. Kupiony za 2500, tak więc nie jakoś dużo. No i tak wygląda. Aha, jeszcze trener, może dodajmy sobie menadżera. Menadżerem jest Kulman, ja nigdy tego gościa nie widziałem, jest to Walijczyk. No i jak widzicie, zgranie jest to, myślę, że jeżeli byłaby ławka rezerwowych, to tutaj podstawowa jedenastka, myślę, że doszłoby do 79 jakoś, tak, bo 79 to chyba najwięcej osiągnąłem, albo 80. No ale wiecie, to różnych zawodników się wkłada i wtedy się zmienia ta ocena. No i tak wygląda ta jedenastka do 31 tysięcy końców. Zobaczcie, jaki naprawdę bardzo fajny skład można było sobie zbudować. Nie trzeba było wydawać 50 tysięcy, jak to, nie powiem, jaki youtuber zrobił, że za 50 tysięcy jedenastka wraz z ławką, nie, sama jedenastka chyba do 50 tysięcy. No dobra, mniejsza z tym, ważne, że nie wymieniłem, który to był. I wydaje mi się, że ten skład jest znacznie lepszy niż ten, który on wymienił. No i tak prezentuje się ta jedenastka, podstawowa jedenastka, jaką ja gram w meczach o stawkę. Tak więc dzięki wam, 30 tysięcy końców, to nie tak dużo. Trzymajcie się i cześć!